Panuje takie przekonanie, że dzieci zbyt wiele czasu spędzają przed komputerem. Dorośli wspominają swoje dzieciństwo, kiedy wolny czas po lekcjach spędzało się na podwórku. Dzieci całe popołudnia grały w piłkę albo w klasy. A może by tak połączyć komputery i multimedia, które dzieci tak lubią, z grami i zabawami, o których to rozpamiętują dorośli? Chcemy dowiedzieć się, jakie gry i zabawy dawniej bawiono się na Podlasiu i Mazowszu. Zaangażujmy dzieci i młodzież z Podlasia i Mazowsza w zdobywanie wiedzy na ten temat. Mogą spotykać się z seniorami i seniorkami, robić wywiady i słuchać opowieści o dawnych grach i zabawach podwórkowych. Mogą wykorzystywać przy tym współczesne narzędzia, rejestratory dźwięku lub kamery. Przełóżmy dawne gry i zabawy na współczesne media, sensory analizujące ruch albo telefony komórkowe. Stwórzmy serię warsztatów podwórkowych, podczas których dawne gry i zabawy skrzyżują się z nowoczesną technologią. Staną się one bardziej atrakcyjne, bo dostosowane do współczesnego języka, jakim porozumiewa się młodzież. Ponadto zróbmy platformę internetową. Trwały produkt, który zostanie na długo po warsztatach. Będą to gry internetowe w formie bogatych i niesztampowych ilustracji stworzone przez młodych, zdolnych grafików. Oprócz tego, że przekażą wiedzę na temat dawnych gier i zabaw, będą dodatkowo edukować wizualnie. Stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie. Z siedzibą w Warszawie. I AZ Design. Z siedzibą na Podlasiu.